Cześć, witajcie na kanale Przebudzonko Ścieżki Wolnej Woli i dzisiaj przedstawię wam informacje, jakie uznałem za wręcz rewolucyjne, niezwykle istotne i takie, w które aż ciężko uwierzyć. I o to się tak naprawdę rozchodzi, czy możemy w nie uwierzyć? To pytanie jest tutaj kluczowe. Przeczytam wam wywiad z Kobrą, który jest informatorem takiego podziemnego ruchu oporu. On jest takim półjawnym informatorem, który działa od lat i od lat przekazuje informacje z podziemia, które działa na rzecz wyzwolenia, ujawnienia, na rzecz tego całego wydarzenia, można powiedzieć wzniesienia, do którego wszyscy dążymy. Kobra jest zarówno w kontakcie z takim rzecznikiem tego, nazwijmy to, podziemia, jak również jest w kontakcie, a przynajmniej dysponuje informacjami kosmicznymi z Federacji Galaktycznej. Pytam się o to samo, co zapewne rodzi się i wam w głowach, czyli czy można mu wierzyć, kim ten człowiek tak naprawdę jest. Oczywiście jest on anonimowy, ale wykonując takie zadanie, trudno nie być anonimowym. Natomiast czy jego przekazy są dezinformacją, czy to jest jakieś mamienie nam zmysłów, czy to jest kolejna iluzja? Tego nie wiem. Ja nie śledziłem Kobry jakoś od lat, chociaż on publikuje od naprawdę dawna. W 2012 roku, to znaczy wcześniej, publikował informacje jeszcze o roku 2012, więc to już jest 10 lat ponad. Co najmniej, tak jak przynajmniej obserwuję go, że on jest od 10 lat, a może być nawet więcej, ale aż tak głęboko w niego nie wchodziłem. Jeżeli ktoś z was bardzo tak wyraźnie śledził działalność Kobry i może stwierdzić, na ile jest on godny zaufania, to prosiłbym o informację. Wątpliwości może budzić sama jego nazwa, Kobra. Myślę, że kojarzy nam się to trochę negatywnie. Jednakże Kobra to jest zlepek słów od Compression Breakthrough. Kobra, Compression Breakthrough. Compression, czyli kompresja, a breakthrough w tym kontekście przełom. Ponieważ filozofia tego wydarzenia dotyczy tego, że mamy kompresję, czyli ściskanie. Jest nacisk z góry, jest pomoc istot kosmicznych, istot światła, które walczą z negatywną stroną od tej strony, od góry, a natomiast są także ruchy oddolne i należy je rozumieć dosłownie. Chodzi o przejmowanie podziemnych baz i sprawianie, żeby negatywna strona nie miała gdzie uciec, nie miała żadnego wyjścia. Nie mogą schronić się pod ziemią, ponieważ tam są niszczone wszystkie ich przyczółki, jak również nie mogą wylecieć w kosmos, bo i tam byliby natychmiast pokonani. Zostają skompresowani, sprasowani. Tym jest Compression Breakthrough, Kobra. Ale cóż to za informacje ma nam Kobra do przekazania teraz? Ja przeczytam wam po prostu tłumaczenie wywiadu z nim, natomiast wieści tam zawarte, chociaż są dość takie, wiecie, niesamowite, bo dotyczy to ewakuacji Ziemi przez siły pozaziemskie, do których to ma dojść w przeciągu, no, najbliższych lat. I ja za te wieści oczywiście nie ręczę. Jeszcze raz pragnę wyraźnie zaznaczyć, że ja przeczytam wywiad, czyli przekazuję informacje, ale się pod tym nie podpisuję. Niechaj każdy wyciągnie wnioski sam i przepuści przez własny filtr wiedzy, własnych doświadczeń i własnego czucia. Jak się czujecie z tymi informacjami, jak z tym rezonujecie. Nawet jeżeli by to była jakaś dezinformacja, to nie uważam jej za prawdziwie szkodliwą, bo summa summarum to i tak jest szkicowanie przyszłości w pozytywnych barwach. Natomiast wiecie też, że ja prowadzę kanał Agencja Kosmiczna, gdzie zajmuję się omawianiem wiadomości od Taigetan. I zapewne się ktoś może zastanawiać, jak te informacje od Kobry są spójne z wiadomościami od Taigetan, albo co Taigetanie mówią o Kobrze. I tutaj ciekawostka, ponieważ Taigetanie zostali zapytani, co myślą o tych przekazach i informacjach od Kobry i nie odpowiedzieli. Powiedzieli coś w zasadzie, że no dosłownie nie mogą teraz na to pytanie odpowiedzieć. I właśnie to dało mi trochę do myślenia, ale w pozytywny sposób, ponieważ poniekąd jest to potwierdzeniem, że Kobra ma kontakty z Galaktyczną Federacją, a Taigetanie są częścią Galaktycznej Federacji. I gdyby wszystko zależało od Taigetan, zapewne już by
interweniowali i podjęli inne działania, ale ta federacja ma swoje plany i w pewnym sensie rzutuje poniekąd, wymuszając na Taigetanach takie, a nie inne postępowanie. Więc jeżeli Taigetanie nie odpowiadają, to dlatego, że powiedzmy odgórnie nie mogą. Druga ciekawa rzecz to to, że obecnie Gosia Duszak, która jest w kontakcie z Taigetanami, w tym momencie akurat nie ma z nimi kontaktu. Taigetanie czasami mają takie przerwy, takie dziury kontaktowe i teraz akurat jest dziura. Natomiast wywiad z Kobrą jest świeży, on pochodzi z czerwca 2022, natomiast z Taigetanami nie ma kontaktu. Kiedy kontakt się odnowi, no to wtedy być może będą mogli się ustosunkować do tego wywiadu. Być może będą mogli powiedzieć coś więcej, czy potwierdzają taką narrację, czy wręcz przeciwnie, albo czy może zasugerują cokolwiek, czy możemy to śledzić, a może dalej nie będą nic wiedzieć. Nie wiem, ale jestem bardzo ciekaw na ich reakcję, bo jestem pewien, że zostaną o to zapytani. Dobrze, teraz przejdźmy do wywiadu. Tłumaczenie wywiadu pochodzi ze strony Meditation 539 i zostało opublikowane przez Galactic Joela. Ogólnie polecam tą stronę. Z wywiadu wyciąłem tylko drobny fragment początkowy, który nie łączył się i nic nie wnosił do głównego tematu. Zaczynamy. Witaj, Kobra. Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia na kolejny wywiad. Minęło już 6 lat od naszego pierwszego. Podczas gdy zbliżamy się do końcowych etapów planetarnego i galaktycznego wyzwolenia, czuliśmy, że nadszedł czas na ten wywiad. Pytanie. Podczas ewakuacji przed rozbłyskiem słonecznym, oprócz ludzi na Ziemi, dziesiątki miliardów nieludzkich, czujących istot żyjących w przyrodzie i na farmach, również zostaną ewakuowane? Wiele zwierząt, zwłaszcza tych większych, również zostanie ewakuowane, a przynajmniej po kilku członków każdego gatunku również zostanie ewakuowane. Z wyjątkiem tych gatunków, które mają wyginąć, ponieważ niektóre gatunki zostały genetycznie zmanipulowane, a ich celem nie jest już istnienie. Większość dużych, zaawansowanych zwierząt zostanie ewakuowana. Gdzie zostaną ewakuowane i ponownie zasiedlone? Po pierwsze, zostaną ewakuowane na statki. Wiele z nich zostanie przetransportowanych na planetę w systemie gwiezdnym Plejad, gdzie będzie żyła ludzkość. A niektóre z nich udadzą się na inne planety, gdzie będą mogły mieć czyste, nieskazitelne środowisko naturalne. Po wydarzeniu, czy niektóre z nich zostaną zwrócone na nową Ziemię? Bardzo niewiele wybranych. Tak, większość nie, ale niektóre tak. Czy będziemy mogli zabrać ze sobą nasze zwierzęta podczas ewakuacji i potem gdziekolwiek indziej, po tym jak Ziemia przejdzie przez wydarzenie? Okej. Zasadniczo każdy człowiek będzie musiał dokonać własnego wyboru w sprawie ewakuacji, a zwierzęta zostaną ewakuowane na własną rękę. A jeśli istnieje wyższy cel, zostaną ponownie połączeni. Obecne podejście, które znajduje się na powierzchni planety, zostanie zmienione, ponieważ większość zwierząt zdecyduje się żyć w naturalnym środowisku. Więź emocjonalna, która powstała między zwierzętami a ludźmi, pozostanie, ale większość aspektów tego związku zniknie. Więc możemy zabrać nasze psy, jeśli zdecydujemy, czy nie? Będziesz musiał dokonać wyboru niezależnie od twojego psa. Większość psów zostanie ewakuowana niezależnie od twoich wyborów. Jak długo po wydarzeniu będziemy mogli ponownie spotkać się, zobaczyć naszych dawnych ziemskich krewnych i przyjaciół, którzy zmarli lata przed wydarzeniem? To będzie bardzo indywidualna sytuacja. Ci pośród populacji na powierzchni, którzy są bardziej świadomi, bardziej przebudzeni, otrzymają dostęp do technologii, aby móc odwiedzić płaszczyznę astralną wkrótce po wydarzeniu. A reszta ludzkości będzie musiała poczekać na ewakuację. Ale powiedziałbym, że przebudzona część populacji może spodziewać się tego w ciągu miesięcy po wydarzeniu. Czy istnieje nawet 1% szansy, że wydarzenie nastąpi po 2030 roku? Nie mogę podać żadnych dat.
Mogę po prostu podać moje spekulacje lub powiedziałbym, że przybliżona data to 2025. Ale to tylko przybliżona data. Nie wiem, kiedy to się wydarzy. Wszyscy pracujemy na to, aby to się stało. Siły światła pracują na to, aby to się stało i nastąpiło, kiedy tylko to ma nastąpić. Jak długo po wyzwoleniu będziemy nadal używać pieniędzy? Okej. W momencie wydarzenia nastąpi reset systemu finansowego. Następnie system finansowy będzie powoli wycofywany, a następnie całkowicie zniknie w momencie zmiany biegunów i ostatecznej ewakuacji. Ile czasu upłynie po wyzwoleniu, aż cała planeta będzie używać tylko darmowej energii i replikatorów? Ponownie, stanie się to, gdy transformacja zostanie zakończona po przesunięciu biegunów i ostatecznej ewakuacji. W przybliżeniu, jak długo po wyzwoleniu wszyscy ludzie na Ziemi będą mieli nowe, młode, uzdrowione ciała? Większość ludzi zostanie ewakuowana i po ewakuacji przejdzie przez pewien proces wyrównywania i uzdrawiania na statkach matkach, a następnie będzie miała młode, uzdrowione ciała. Większość ludzi będzie miała dramatyczne uzdrowienie przed wydarzeniem, ale powiedziałbym, że ostateczna transformacja nastąpi na statkach matkach. Z powodu wielu opóźnień w wyzwoleniu, czy będzie wystarczająco dużo czasu między wyzwoleniem a wydarzeniem, aby ludzie mogli przetworzyć całą szokującą nową rzeczywistość i stłumione ujawnienia? Może być lub nie, ale czas ucieka, więc ludzie będą narażeni na dość przyspieszony proces, który może być dość przytłaczający dla wielu istot, ponieważ większość ludzi zdecydowała się zaniedbać i zaprzeczyć tak wielu sprawom. Ale nie możemy już czekać na masy. Transformacja musi nastąpić. Będzie to trochę szokujące dla wielu, ale nie ma już sposobu obejścia tego. Czy do czasu ogłoszenia wyzwolenia wszystkie porwane dzieci zostaną bezpiecznie uratowane na całym świecie? Powiedziałbym, że zdecydowana większość tak, ponieważ niektóre akcje ratownicze będą nadal prowadzone przez kilka dni po wydarzeniu. Czy zaraz po wyzwoleniu będziemy mieli wystarczająco dużo czasu, aby uratować, wyzwolić, uzdrowić i przenieść do bezpiecznych, naturalnych rezerwatów dziesiątki miliardy czujących istot, które nazywamy zwierzętami, obecnie przetrzymywanymi na całym świecie? Zaraz po wydarzeniu pojawią się określone zespoły ratownicze, które uwolnią je z gospodarstw rolnych, z zakładów przetwórczych, z ubojni. Zostanie to uruchomione natychmiast po wydarzeniu. Ilu ewakuowanych ludzi może być wygodnie zakwaterowanych w Plejadach? Wszystkie ludzkie dusze, których jest około 70 miliardów, jest więcej niż wystarczająco dużo miejsca. W jakim wymiarze znajduje się nowy dom ludzkości w Plejadach? Jest to planeta fizyczna, ale jeśli chodzi o częstotliwość wibracji, znajduje się ona gdzieś pomiędzy czwartym a piątym wymiarem. Czy wszyscy ludzie niechętni, niezdolni do wzniesienia się wkrótce po wydarzeniu zostaną w Plejadach, czy też niektórzy zdecydują się pójść gdzie indziej? Większość ludzkości będzie musiała przejść pewien proces adaptacji i uzdrowienia na tej konkretnej plejadańskiej planecie, a ci, którzy przejdą tę transformację, po jej przejściu będą mogli podróżować do innych miejsc. Czy Plejadanie są piątowymiarowi? Powiedziałbym, że są szóstowymiarowi. Czy Konfederacja Galaktyczna jest piątowymiarowa? Szóstowymiarowa? Siódmowymiarowa? I wyżej. Czy wszyscy członkowie ruchu oporu wyglądają humanoidalnie? Powiedziałbym, że prawie wszyscy. Jest bardzo niewielu, którzy nie wyglądają. Powiedziałbym, że 99,9% to istoty ludzkie. Czy są od 5 do 6 wymiaru? Tak, to dokładny opis. Czy Konfederacja Galaktyczna ma wiele egzotycznie wyglądających kosmicznych ras? Tak. Powiedziałbym, że zdecydowana większość ras jest humanoidalna, ale niektóre są dość egzotyczne. Jaki byłby najniższy i najwyższy wzrost członka Ruchu Oporu i Konfederacji Galaktycznej? Ruch Oporu jest taki sam,
jak ludzie z populacji na powierzchni. Ale zasięg Konfederacji Galaktycznej jest znacznie większy. Powiedziałbym mniej więcej, że większość gatunków ma od 10 cm, czyli około 4 cale, do powiedzmy 10 lub 20 metrów. Pytanie z anatomii. Czy członkowie Galaktycznej Konfederacji są podobni do rasy ludzkiej? Ponownie, powiedziałbym, że większość z nich ma humanoidalny wygląd, ale jeszcze większy procent ma centralny układ kręgowy. Mają kręgi, większość z nich. Są pewne, które mają inną anatomię, ale większość z nich jest bardzo podobna do humanoidalnych istot na Ziemi. Czy rozmnażają się i rodzą podobnie jak rasa ludzka? Większość z nich nie. Jako wielcy fani muzyki lat 80., jako dekady z muzyką o wysokiej wibracji, czy muzyka lat 80. była inspirowana przez Plejadian? Wiele z tego tak. Właściwie powiedziałbym, że od mniej więcej 1983 roku do mniej więcej 1987 roku był duży wpływ Plejadian inspirujących muzyków na całym świecie. Czy taniec jest częścią ruchu oporu i Konfederacji Galaktycznej? Tak, zdecydowanie. Pytanie o obecne bratnie dusze ludzi. Czy rozdzielą się po wydarzeniu, aby ponownie połączyć się ze swoimi bliźniaczymi płomieniami? Każda indywidualna istota będzie dokonywać własnych wyborów, więc niektóre z najbardziej przebudzonych istot ponownie połączą się ze swoimi bliźniaczymi duszami. Niektóre z nich nadal będą utrzymywać połączenie ze swoimi bratnimi duszami, a niektóre z nich nie, więc będzie to bardzo indywidualne. Czy niektórzy z nas będą w stanie wznieść się lub nie wkrótce po wydarzeniu? Czy będziemy mogli swobodnie podróżować między nową Ziemią, nowym dobem dla ludzkości w Plejadach i lub gdzie indziej? Każda osoba będzie musiała przejść proces oczyszczania, a kiedy ta konkretna istota osiągnie określoną częstotliwość wibracji, przejdzie przez pewien proces, wtedy otrzyma tę swobodę ruchu po całej galaktyce. Czy będzie jeszcze inna planeta podobna do Ziemi, na której będą cierpienia, wojny i tym podobne? Nie, to musi być skończone. Absolutnie. Po wydarzeniu, czy Ziemia nadal będzie miała ciało fizyczne? Tak. W jakim wymiarze będzie nowa Ziemia zaraz po słonecznym rozbłysku, wydarzeniu? Częstotliwość wibracji zostanie wyrównana do 5. i wyższych wymiarów. Czy kiedykolwiek inna planeta w znanym wszechświecie i znanej historii kosmicznej znajdowała się w podobnej sytuacji jak Ziemia? Nie, to jest bardzo wyjątkowe. Coś takiego nigdy wcześniej nie miało miejsca. Ostatnie pytanie. Czy doświadczenia ziemskie były w stanie pokazać kosmosowi w ogóle, że od teraz rzeczy muszą być zarządzane w zupełnie inny sposób niż to było do tej pory? Tak, zdecydowanie. To była i nadal jest wielka lekcja dla całego wszechświata. Z wielką wdzięcznością i miłością bardzo dziękuję za ten bardzo potrzebny, podnoszący na duchu wywiad i za wszystko, co zrobiłeś i nadal robisz w imieniu całego stworzenia. Na zawsze pozostaniesz naszym kosmicznym superbohaterem. Kochamy Cię. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. No i jak się czujecie z informacjami z tego wywiadu? Przyznam, że takie wiadomości to jest coś, co musi się trochę w głowie przetrawić. Ja chociaż kawał życia zgłębiałem różne tego typu koncepty, czy to kosmiczne, czy to duchowe, to wiecie, wieści o tym, że ludzie mają zostać zabrani z Ziemi i przetransportowani na obcą planetę, i to ma być taka bezpośrednia ingerencja cywilizacji kosmicznych, no to jest coś, co może wzbudzać trochę wątpliwości. Tym bardziej, że my cały czas podkreślaliśmy jako ludzie, że sami musimy tutaj zrobić porządek ze swoimi sprawami i jednocześnie wszelakie pozytywne istoty też mówiły, że tak, to my musimy zrobić porządek u siebie tutaj, a żadne zbawienie cudowne z góry nie przyjdzie. Jednakże Kobra mówił o dwóch rzeczach. To wydarzenie, ten rozbłysk, przed którym bylibyśmy ewentualnie zabrani, to jedna sprawa, natomiast druga, wcześniejsza, to jest nasze wyzwolenie i to jak najbardziej możemy zrobić sami. Więc podejrzewam, że może, teoretyzuję tylko, być może zrobimy tutaj sami porządki, sami się wyzwolimy
i będzie ten chwilowy, nie wiadomo jak długi, raczej krótki okres przed rzeczywistym rozbłyskiem i zabraniem nas stąd. Wtedy już będziemy, nazwijmy to, kosmicznymi partnerami dla obcych cywilizacji, więc to będzie już inny rodzaj kontaktu. Tym bardziej, że przy naszym wyzwoleniu zgaduję, że też będzie wszelakie ujawnienie, ponieważ w mainstreamie jest wiele śladów tego, że przygotowywani jesteśmy masowo do ujawnienia. Ja zrobię o tym osobne nagranie, o tym, jakie informacje wypływają, co się pojawia w reklamach, co się pojawia w filmach, bo to wszystko jasno krzyczy i przygotowuje nas na obecność obcych cywilizacji. Tego jestem absolutnie pewien. Natomiast nie jestem pewien prawdziwości informacji z tego wywiadu. Tego nie jestem w stanie rozsądzić. Niech każdy zadecyduje za siebie. Natomiast tak przyjrzę się na logikę trochę, jaka jest spójność tych informacji z moim stanem wiedzy, chociażby z tego, co przekazywali Taygetanie. Jak wspominałem, Taygetanie nie odpowiadali ochoczo na temat kobry, w sumie to nie odpowiadali wcale. I no właśnie, albo wynika to z tego, jak wspomniałem, że Federacja nie zezwoliła im na udzielanie odpowiedzi, ale druga rzecz, dlaczego? Albo to zakłóciłoby w jakiś sposób plan, ale jeżeli Taygetanie na przykład, odnoszę takie wrażenie, mają raczej chłodny stosunek do kobry i jeżeli on faktycznie jest w kontakcie z Federacją, a skoro Federacja zabroniła o nim mówić, więc to się potwierdza, że jest w kontakcie, natomiast Taygetanie mają stosunek do niego chłodny. I może to wynikać z tego, podkreślam, to jest tylko mój domysł, czysta teoria, że kobra robi nam nadzieję na coś, na czekanie, nic nie róbcie, będzie dobrze, a w istocie nic takiego się nie wydarzy, a ludzie zostaną ze złamanym sercem, że liczyli na coś, czekali, a nic się nie stało. I Federacji Galaktycznej, przez kobry nazywaną Konfederacją, byłoby to na rękę, ponieważ z perspektywy Federacji oni wcale nie są jakoś tak nastawieni pozytywnie do ludzi i do Ziemi. To znaczy, nie mówię, że są źli, ponieważ oni mają zupełnie inny sposób postrzegania. To nie jest kategoria dobro-zło, to jest po prostu różnica perspektyw. Ale z naszej, ziemskiej, nie wszystkie ich działania możemy odbierać jako czysto dobre. I być może Taygetanie o tym wiedzą i nie mogą tutaj nic mówić, a nie chcą, żebyśmy się niepotrzebnie ekscytowali informacjami, że tak, będzie jakieś turbo wyzwolenie, pomoc istot kosmicznych. Bo być może nic takiego nie będzie i jak już mówiłem, zostaniemy ze złamanym sercem, bo takie rzeczy się dzieją, tak działa negatywna strona, może to jest kolejna rodzaj doświadczenia i nauczki, żeby jednak wszystko robić samemu. Nie wiem, jednakże jeżeli się mylę i jeżeli pozytywny scenariusz jest bardziej prawdopodobny, że tak, dojdzie do czegoś takiego tuż po wyzwoleniu, które sami sobie uczynimy, to byłoby super. To byłoby super i zdecydowałem się przekazać te informacje, bo ostatecznie nawet jeżeli by to nie była prawda, no to wizja, którą roztaczał przed nami kobra, nie jest negatywna. To jest coś pozytywnego, triumf światła i chciałbym, żeby każdy z nas ten triumf nosił w sobie. I to jest to, co mamy wspólnie kreować. Tego potrzebujemy. Natomiast jeszcze takie drobne detale. W wywiadzie pojawiały się informacje na temat tego, że jakie zwierzęta byłyby zabrane, była mowa o psach. Podejrzewam, że akurat psy, stricte psy, nie byłyby zabrane, ponieważ psy są typowo ziemskim gatunkiem. W kosmosie istnieją gatunki psowate, lecz są to gatunki dzikie. Natomiast pies domowy, niezależnie od rasy, ale takie psy, jakie mamy w domu, są tylko na Ziemi. To jest gatunek stworzony tutaj i być może on ma wyginąć. Przynajmniej z tego, co mówią Taygetanie, to pies domowy jest tylko tutaj, jest tworem ziemskim i nie można by było przetransportować go na przykład na Taygetę, ponieważ naruszyłoby to tamtejszy ekosystem. Tamtejsze istoty nie są przyzwyczajone do obcowania z takimi psami. Pies jest uznawany przez nich za coś inwazyjnego i nie będą zmieniali swojego ekosystemu dla przybyszy. I to samo tyczy się ludzi. Więc jeżeli ludzie mieliby być przetransportowani na jakąś planetę w Plejadach, to myślę, że nie byłaby to planeta zamieszkana przez jakieś inne istoty. To nie byłoby tak, że dzielilibyśmy społeczeństwo z innymi. Ponieważ Taygetanie, zapytani o na przykład masowe przesiedlenie, czy mogliby przygarnąć ludzi, odpowiadali coś w zasadzie, że nie, ponieważ
zabranie dużej grupy ludzi, jakiejś masy, ma to do siebie, że ta masa się nie rozpływa w społeczności, do której została przeniesiona. Są tendencje do tworzenia się grup i ta grupa przeniesiona stąd się nie zmienia. Utrwalają się w nich pewne wzorce, które były także tutaj. Nie adaptują się do nowych warunków, nie rozwijają się, dalej w tym tkwią, jednocześnie rozbijając jedność tego nowego miejsca. Dlatego Taygetani też pośrednio skrytykowali przyjmowanie uchodźców ze wschodu przez kraje europejskie, tak jak to miało miejsce tam koło 2015 roku. Także Taygetani przyjmowali pojedyncze osoby, ale co innego zaadaptować się jednostkom, a co innego zaadaptować się grupom. Dlatego strzelam, że jeżeli faktycznie ludzie mieliby zostać przeniesieni, byłaby to planeta czysto wolna do zasiedlenia i tam byśmy ewentualnie się rozwijali wraz z pomocą naszych gwiezdnych braci. Ale mówię, to są czysto i wyłącznie moje domysły, spekulacje. Jak będzie, nie wiem. Albo inaczej, jak będzie, nie wiem, ale wiem, że co by nie było, to będzie dobrze i tej myśli będę się trzymał. Trzymajcie się również i wy. I do następnego. Cześć!